z Ewangelii świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Spożywaj ciało Pańskie, a będziesz żyć.